Cześć, witam serdecznie w 184. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Przed nami kapela, która jest uznawana za prekursora hard rocka w Polsce. Aczkolwiek ta muzyka przedzierała się pomalutku już kilka lat wcześniej, dlatego że myśląc na temat muzyki polskiej, muzyki hardrockowej, polskiego hardrocka w Polsce, nie należy pomijać takich zespołów jak chociażby Stres, czy oczywiście Klan, czyli rock psychodeliczny, a był rok 70. Natomiast, moi drodzy, ta grupa została założona również w roku 1971 i występowali w niej, grali w niej, byli członkowie zespołu ABC, chociażby wokalista Wojciech Gąsowski, który stał się liderem tej grupy. W 1972 roku grupa Test, bo o niej mowa, bohater tego odcinka, wydaje epkę zatytułowaną Antonina. Ta epka może się jeszcze kojarzyć ze stylem grupy ABC. Natomiast postanawiają zmienić styl. Dołącza do zespołu rewelacyjny polski gitarzysta Dariusz Kozakiewicz, który odchodzi z zespołu Breakout Tadeusza Nalepy, aby dołączyć do Testu ze względu na to, że zależało mu właśnie na takim ostrzejszym brzmieniu. Razem z Wojciechem Gąsowskim jako filary zespołu postanowili nadać ostrzejsze brzmienie właśnie tej grupie. Czy ten hard rock tak do końca się udał? No, na pewno są tutaj utwory, które wskazywałyby na to, w jakim kierunku Test chciał pójść. Dlatego, że w roku 1974, jak historia pokazała, ukazał się jedyny longplay grupy Test. Rzeczywiście mamy tutaj takie ostre zagrywki w utworach, chociażby Płyń pod prąd, czy W pogoni dnia. Natomiast jednym z największych przebojów na tej płycie zdecydowanie są Gdy gaśnie w nas płomień i Przygoda bez miłości. Natomiast takiego Wojciecha Gąsowskiego, jak mówię, już wiele osób nie pamięta, bo bardziej tego wokalistę kojarzymy z utworem tytułowym do filmu, do serialu M jak miłość, czy Gdzie się podziały tamte prywatki. Tutaj Wojciech Gąsowski naprawdę ostro do przodu śpiewa, całkiem inaczej, jak później nas do tego przyzwyczaił. Grupa Test nie mogła przetrwać. Grupa rozpadła się w roku 1976, notabene 5 lat po powstaniu zespołu, notabene w trakcie powstawania drugiego albumu Testu. Generalnie rzecz biorąc, gwoździem do trumny było to, że oczywiście grupa Test miała w swoim repertuarze kilka klasycznych utworów zagranicznych, no chociażby utwór Smoke on the Water z repertuaru grupy Deep Purple. I właśnie na jednym z koncertów Wojciech Gąsowski postanowił zaśpiewać jeden z największych klasyków grupy Deep Purple, utwór Child in Time. W trakcie utworu zaczęła zasuwać się kurtyna. Wybiegła na scenę kurpulentna cenzorka i powiedziała, że zgłosi do odpowiednich władz, żeby po prostu unicestwić ten zespół. Szkoda, bo Test naprawdę miał co do powiedzenia, do pokazania.
pokazania przede wszystkim tego, że można grać zupełnie inaczej, aczkolwiek wywodzili się z zespołu big beatowego. Jedyny fragment utworu z drugiej płyty, który się zachował, jest dostępny obecnie na YouTubie, natomiast jeżeli chodzi o płyty winylowe, była taka seria kiedyś, ja to omawiałem w swojej kolekcji Dyskoteka Polskich Nagrań, na jednym z tych 8 części jest utwór Zagubieni w ciemności. Grupa Test, wydając w 1974 roku jedyny swój album, na dobrą sprawę otworzyła drzwi muzyce hard rockowej, aczkolwiek w tamtych latach nie było to łatwe, dlatego że równolegle przecież grał zespół Nurt, również przepadli po jednej płycie. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, Polska przyzwyczajona troszeczkę już do takiej muzyki estradowej nie była przygotowana na ostrzejsze riffy, na wykrzyczane teksty. A jak to władza zawsze mówiła, że młodzież ma się uczyć, nie być rozwydrzona, a tego między innymi te zespoły przez to były tępione. Szkoda, bo to przecież protoplaści polskiego hard rocka.